Hejcie, siemano, witajcie z tej strony po raz kolejny Stevie, a to jest kolejny odcineczek z naszego minecraftowego serwera z Craft Prady. Moi drodzy, tym razem mam dla was coś innego. Ogólnie na samym początku koniecznie zostawcie kciuka w górę, koniecznie zostawcie subskrypcję i koniecznie zostawcie dzwoneczek, jeśli chcecie więcej odcinków z tego serwera, ponieważ pierwszy odcinek wam się spodobał. Ogólnie zapraszam, koniecznie wejdźcie na naszego Discorda Legendy Stevie'ego, bo naprawdę się tam dużo dzieje, jest coraz więcej osób, cały czas ktoś nowy dołącza i cały czas na ogólnym czacie się coś dzieje, także koniecznie wejdźcie, zobaczcie. W tym odcinku z tego serwera, co ja w ogóle bym chciał wam pokazać, ogólnie jestem sam na tym odcinku, dlatego że chłopaki, tutaj zresztą mamy chłopaków, tu jest cała administracja naszego serwera. I tak, mnie głównie interesuje Gospect i mnie interesuje Koder. Chłopaków niestety na serwerze nie ma, chciałem z nim jakiś kontakt złapać, niestety ich nie było. Poza odcinkami ogarnęli mi działeczkę minecraftową, będziecie mniej więcej widzieć, co tu się zadziało poza odcinkami. Mam na tym serwerze youtubera, także z tego serwera na ten moment będziemy przynajmniej wrzucali odcinki, bo powiem wam szczerze, że mi się to spodobało, takie nagrywanie tych survivali i tych działek, także to jest fajna sprawa. Okej, także właściwie jaki jest plan na dzisiejszy odcinek? Słuchajcie, na dzisiejszym odcinku będziemy kontynuowali naszą przygodę. Przygoda skończyła się na tym, że byliśmy na Survival Plus działki, zaczęliśmy naszą przygodę, zaczęliśmy pokazywać lobby, wszystko to, co się tutaj dzieje. I w tym materiale będziemy już jakby budować, znaczy będziemy budować. Właśnie, bo o tym wam nie powiedziałem. Ja poza odcinkiem wybudowałem sobie już domek, dostałem swoją działkę, dostałem wszystko. Także jakby mam to na gotowca, z tym, że jesteście moimi widzami i jeden z naszych widzów, właściwie jest to admin na naszym Discordzie, na Legendach Stevie'ego, oczywiście zapraszam na Legendy Stevie'ego, admin WiktorCO pomógł mi wybudować domek, który wyszedł naprawdę świetnie i za chwilę wam ten domek pokażę, bo muszę się pochwalić, dlatego że Wiktor jakby zajął się tym wszystkim, pomógł mi to zbudować i myślę, że działeczka, że domek wyszedł naprawdę spoko. Ogólnie miał być plan taki na odcinek, że jakby Koder, który się nie zjawił, Gospek, który też się nie zjawił, mieli być na odcinku i mieli mi pomóc pokazać wam, wytłumaczyć wam, jak mniej więcej te działki działają, jak to wszystko działa. Niestety chłopacy się na odcinkach nie pojawili, także po prostu na tym odcinku pokażę wam tylko domek, jak to mniej więcej wygląda, w jakich to jest rejonach, troszeczkę może sobie na odcinku pozwiedzamy, także zapraszam. Okej, zobaczcie, mamy tutaj moją działkę, to jest moja działka, jest ogólnie noc, jak zawsze, ja jestem taką osobą, że kiedy nie wejdzie do Minecrafta, to wtedy jest zawsze noc, także jest tu noc, niestety lub stety, ogólnie tak, właśnie, o tym wam nie powiedziałem, jakby Wiktor jest adminem na naszym Discordowym serwerze, mówię to już któryś raz, ale Wiktor jest właśnie adminem i Wiktor stworzył paczkę, jakby paczkę, stworzył tekstur paka, którego możecie sobie na naszym Discordowym serwerze pobrać, także oczywiście zapraszam, paczka jest do pobrania, możecie sobie tekstury do Minecrafta pobrać, minecraftowe, Steve'owe tekstury, także naprawdę coś innego, możecie sobie zerknąć, bo Wiktor właśnie się takim czymś zajmuje i zobaczcie w ogóle, co Wiktor tutaj nam zrobił, bo to wszystko, co tutaj widzicie, to jest działeczka nasza minecraftowa i to jest wszystko stworzone przez Wiktora. Wiktor ogólnie tutaj jakieś krówki zrobił, ja sam tej działeczki nie widziałem, ponieważ mnie na ten moment, jak on to robił, nie było, ale Wiktor widać, że się postarał i tu jest creeper, który chyba nie wybuchł, albo wybuchł. Wszystko na czacie jest ładnie opisane, tu oczywiście zombiaki chodzą, bo jakżeby inaczej, te zombiaki możemy pozabijać i zobaczcie, ogólnie mamy właśnie takie tekstury minecraftowe i całkiem inaczej ta zbroja wygląda, według mnie jest to spoko, na przykład miecz wygląda w ogóle mega, miecz wygląda całkiem inaczej, jest taki bardziej cieńszy, można tak powiedzieć, czekajcie, bo mnie tu zombie atakuje i wygląda to naprawdę spoko, nie wszystkim się to może podobać, także mówię, osoby, które chcą, mogą sobie to pobrać, a osoby, które nie chcą, nie muszą tego pobierać, także to nie jest jakby konieczne, czekajcie, bo tu pełno zombiaków. I ogólnie to jest taki teren, gdzie jest pełno działeczek, tutaj ludzie sobie właśnie działki mają, wiem z tego co mi przynajmniej wiadomo, to bardzo dużo adminów ma tutaj działki, także zaraz to pozwiedzamy, ale zanim to pokażę wam w ogóle swoją działkę, także mały zombie mnie bije, czekajcie, zobaczcie, zombiaki też inaczej na tym tekstur paku wyglądają, także fajna sprawa.
Ale tego creepera tutaj nie chcemy. Dobra, creeper widzę zniknął. Nie wiem dlaczego, nie wybuchł, ale to dobrze. I zobaczcie, tak wygląda moja chata, którą zbudował. Nie ukrywam, nie będę ukrywał, że sam to budowałem, ponieważ sam tego nie robiłem. Zostało to zbudowane przez Wiktora, którego oczywiście pozdrawiamy z naszego Discorda. No i zobaczcie, domek wygląda tak. Ogólnie wygląda spoko. Jest taka zasada, że mamy jakby różne rodzaje tych działek. O, dobrze, że te creepery znikają i nie wybuchają. Mamy różne rodzaje tych działek, jest diamentowe działki, są działki jakieś tam złote i tak dalej, ale to myślę, że na następnych odcinkach wam pokażę, jeśli gracie na tym serwerze, to wiecie o co chodzi, ewentualnie, zobaczcie, możemy napisać na naszym czacie, siemka wy wszystkim i zobaczymy, czy ktoś w ogóle mnie tutaj kojarzy, czekajcie, zabijemy tego zombiaka, siemka wszystkim, zobaczcie, jak wcisnę sobie tab, o, no witam, dobry wieczór, czyli ktoś tutaj kojarzy jednak, ktoś kojarzy, albo po prostu odpisuje, bo ktoś napisał. I zobaczcie, jak wcisnę sobie tab, to mamy tutaj jakby listę wszystkich graczy i na dole mamy, jak sobie spojrzycie, jest super VIP, także oczywiście pozdrawiamy tego pana, który awkuje i mamy youtubera i youtuber to jest właśnie Stevie, czyli to jestem ja. Myślę, że możemy przejść do pokazywania mieszkanka, które wybudował nam Wiktorek. Słuchajcie, oj, czekajcie, bo tutaj jeszcze gdzieś jakieś szkielety strzelają. Szkielety. Tak, szkielet tutaj strzela. Ogólnie to powiem wam, że jest tu bardzo dużo potworów, co jest złe, co jest bardzo złe. Okej, także wchodzimy sobie do domku. Na samym wstępie mamy oczywiście jakiś tutaj chodniczek, bo jakżeby inaczej, fajny design jest, mi się to bardzo podoba. Mamy kowadło, mamy tutaj zombiaka, którego nie chcemy. Zombiaka wyprosimy, halo, dziękujemy panu, ale pana tu nikt nie zaprosił. Także myślę, że fajna sprawa. Oczywiście coś mnie podpaliło, ale dobra, już jest ogarnięte. Tutaj nie ma drzwi w ogóle, ale tak to wygląda, zobaczcie. Wiktor to naprawdę spoko urządził, mi się to mega podoba. Fajny design tego wszystkiego jest i to tak jak mówię, ja sam tego domku nie robiłem, nie będę sobie, wow, ile to w ogóle zombiaków, zobaczcie. Nie będę sobie jakby czyjegoś pomysłu tutaj przywłaszczał, że tak powiem, bo ja tego nie robiłem, także to nie jest robione przeze mnie. Wiktor to robił, czyli można powiedzieć, że jest to robione przez moich widzów, jakby nie patrzeć. No i dobra, zobaczcie, mamy tutaj chyba kuchnię, to jest taka kuchnia mniej więcej zrobiona, to jakieś designersko to fajnie wygląda, według mnie mi się podoba mega, jeśli wam się podoba, to możecie napisać w komentarzach. Zobaczcie, to zakładam, że to jest lodówka, nie, bo tutaj, o, zobaczcie, to jest lodówka, to na 100% jest lodówka, niestety modów tu wgranych nie mamy, ale lodówka jest, także spoko. Dobra, przechodzimy, to wygląda tak mniej więcej na dole, łóżko jest, czyli spoko. I kolejny zombiak jest, którego nie chcemy. Także tak wygląda sytuacja na dole. I teraz jeszcze można wejść na górę z tym, że nie wiem jak Wiktor to przemyślał. Powiem wam tak, nie wiem jak to zostało rozwiązane przez naszego discordowego admina. Dzień dobry, zombie. Nie, ja krówek nie chciałem bić, tylko tego zombiaka, tak, tylko ciebie. Oj, za krówkę przez przypadek zabiłem, przepraszam. Nie wiem jak to zostało rozwiązane, natomiast pierwsza rzecz to, że robi się dzień w Minecrafcie, a druga rzecz jest taka, że tamtędy się wchodzi, tam u góry, nie mam Optifine'a niestety wgranego, ale tam trzeba jakoś wejść i jedyna opcja mi się wydaje to jest po prostu wejście po blokach, bo innej opcji nie ma, nie ma tu żadnych schodów na razie zrobionych, ale jest za to creeper w środku, co jest też bardzo ciekawe i tu jest takie, dobra, jakoś się udało, nie, one chyba nie wybuchają, to jest chyba jakiś plugin zainstalowany. Dobra, wchodzimy sobie do środka, zobaczcie, mamy tak to wygląda w środku, nie wiem jaki był zamysł tych tutaj tej wody, która tutaj sobie pływa, ale w każdym razie jest sobie taka woda, sobie tak płynie. Jedyna rzecz, która mnie irytuje troszkę i która nie została zrobiona i którą chyba sam będę musiał zrobić, to jest właśnie to, że po prostu pierwsza rzecz, że nie da się stąd wyjść za bardzo. Halo, czy ja mogę stąd wyjść? Halo. Może tak to zrobię, będzie szybciej. To jest jedna rzecz, że nie można stąd wyjść, ani nie można tutaj wejść za bardzo w normalny sposób, bo trzeba sobie wspinać się po klockach, a nie można po prostu jakby użyć... Czemu wy się jeszcze nie palicie? Jest już dzień. A nie można sobie po prostu użyć drabinki czy czegoś w tym stylu, albo po prostu zrobić schodów, żeby tam do góry wejść. I tak to mniej więcej wygląda, tak, słuchajcie,
prezentuje się domek Stevie'ego. Jeśli ktoś był ciekawy, to już wiecie, jak to wygląda. I to jest jedna rzecz, którą chciałem pokazać na odcinku, ale druga rzecz, którą chciałem pokazać, to okolice, w której zamieszkałem. Także to jest też naprawdę spoko, bo tutaj są naprawdę fajne tereny. Jak admini serwera mi pokazywali, co tutaj jest dookoła, to powiem wam, że byłem mega zaskoczony. Także zobaczcie, jakby ktoś nie pamiętał, jakby ktoś nie wiedział, to tu jest działka Stevie'ego, będziecie wiedzieć, jak tutaj trafić. Mam nadzieję, że na ten serwer zajrzycie i sobie obczajicie, i na Discord Stevie'ego też zajrzycie, na legendy Stevie'ego. Gdzie ten zombie? Uciekaj ode mnie. Dobra, zombiaki nie wybuchają, także to jest fajne. Także tu jest domek Stevie'ego, jak coś, to możecie mnie odwiedzić. Będziecie grali na serwerze minecraftowym tutaj, to możecie zawsze do mnie zajrzeć. No i tak, od domku Stevie'ego mamy tutaj z prawej strony jakiś pałac. Ktoś tutaj ma mega pałac, jak dla mnie to jest pałac, ma pełno tutaj wilków, piesków nastawiane. I powiem wam, że naprawdę spoko to wygląda, nie będziemy do środka wchodzić, chyba nawet sobie nie możemy wejść, bo jest to zablokowane, niestety, bo jest to czyjaś działka, także sobie wejść tam nie wejdziemy. Natomiast zobaczcie, jak wyglądają tutaj tereny wokoło, jest to naprawdę mega. Tutaj mamy jakiś most, także możemy sobie na ten most zajrzeć, bo czemu by nie? Nie wiem, czy to należy do kogoś, czy to jest tak dla ogólności zrobione, że tak powiem. Nie, niestety nie. Tutaj też mamy jakiś domek. Ten most prowadzi do czyjegoś domku i to też jest kogoś. Szkoda, że nie ma na tabliczkach jakby opisane, czyj to jest domek. To by się przydało. Muszę z administracją serwera porozmawiać na ten temat, żeby coś takiego zrobili. Ogólnie, jeśli macie jakieś jakby, nie wiem, swoje pomysły na serwer, co można dodać, jak można ulepszyć ten serwer, to możecie oczywiście w komentarzach pisać, a ja to do administracji serwera wyślę i wtedy zostanie to rozpatrzone. Także idziemy dalej, tu jest ścieżeczka oczywiście zrobione, tam od razu się domek Stevie'ego rzuca, bo są bambusy. Tu mamy jakieś krówki, zagrody, tu jakieś kolejne domki. Tam jest ten domek, który mnie najbardziej w sumie ciekawił z tym mostem, ale idziemy w tą stronę. Wow, co tu jest? Wiecie co? Jakby tutaj nie będziemy wchodzić, to można zostawić na kolejny odcinek, bo to się naprawdę zapowiada. Zapowiada się też więcej odcinków z tego serwera, bo jest naprawdę spoko, zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale jest, na razie mi się podoba mega, także mam nadzieję, że odcinków więcej z tego serwera mi się uda nagrać. Także naprawdę fajna sprawa i wchodzimy gdzieś tutaj do góry, zobaczcie kolejne schodki i ktoś tutaj sobie kolejny domek na wzgórzu zrobił, także jest naprawdę mega. Oczywiście tutaj pewnie też nie wejdziemy, bo to wszystko jest zablokowane. Ale możemy sprawdzić w sumie. Halo, halo, wejdziemy sobie tutaj. Powiem wam, że ja nagrywam to o godzinie późnej, także o tej godzinie raczej już wszyscy śpią. Jest mało osób na serwerze, ale w dzień tutaj naprawdę spoko... Spoko, dużo ludzi gra, o może tak to powiem, że w dzień tutaj naprawdę gra dużo ludzi. I zobaczcie, tutaj na przykład mamy domek Beacha, czyli ktoś sobie, to jest ogólnie Beach, to jest chyba admin, jak się nie mylę. I zobaczcie, on sobie tabliczkę dał, ale nie wszyscy takie tabliczki mają, będziemy musieli sobie dać tabliczkę, że domek Stevie'ego. To mnie interesuje, tutaj te podziemia mnie interesują, także jeszcze sobie tutaj zajrzymy, zobaczymy, co się tutaj dzieje. Dobra, słuchajcie, jestem na dole, tak to tam wygląda, tam są schody, ale tutaj chyba nic ciekawego nie ma, bo tutaj idzie to z powrotem do góry. I z tego co widzę, ktoś tutaj sobie po prostu zrobił kopalnię, tutaj jest kolejny piesek, kolejny wilk. Ewentualnie możemy jeszcze tutaj się przejść kawałek, ale z tego co widzę, to jest kawał drogi. Także słuchajcie, wiecie co, skończymy sobie to tutaj. I jeśli chcecie więcej odcinków z tego serwera, to koniecznie zostawcie kciuka w górę, koniecznie zostawcie subskrypcję, koniecznie zostawcie dzwoneczek i jeśli chcecie więcej jeśli chcecie zobaczyć, co tam się dalej dzieje, nie wiem, którą to stronę teraz było, w każdym razie, jeśli chcecie zobaczyć, co tam się dalej dzieje, gdzie ten tunel prowadzi, to musicie śledzić kanał Stevie'ego, także trzymajcie się, hej!